obwodnicę dla mieszkańców, oddajemy obwodnicę dla gospodarki miasta Mielca, dla Tuszowa Narodowego, gminy wiejskiej Mielec, miasta Mielca. Oddajemy tą inwestycję po to, aby wzrosło bezpieczeństwo, aby wzrósł wskaźnik związany z rozwojem gospodarczym, abyśmy mogli krócej podróżować z powiatu do autostrady, do oczywiście Połańca, do centrum naszego kraju, żeby nam nawet było bliżej też przez to i do Warszawy. Podkreślić to, co podkreśla pan marszałek, że to jest inwestycja ponad podziałami wszelkimi. Tutaj okazało się, że to, nad czym bardzo ciężko pracujemy w programie operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej dla makroregionu Polski Wschodniej, żeby pokazywać, że współpraca się opłaca, właśnie tutaj w Mielcu pokazało najlepiej, w jaki sposób taka współpraca ma przebiegać. Na poziomie gminy, powiatu, samorządu województwa i w końcu naszego ministerstwa. Kamienica jest objęta, prosimy o brawo. Obwodnicą aż do Połańca. Otwarło się okno na północ Polski, a zatem ten region również stał się bardziej atrakcyjny. Od 2007 roku walczyliśmy o most w Połańcu i o tą ważną inwestycję. Obecnie bardzo się cieszę, że ta inwestycja dzisiaj dzięki wielu osobom, jak tutaj mówi pan marszałek, pani minister, pani poseł, mogła powstać. Jest to okno na świat całego Podkarpacia. Nie ma tutaj przy tej inwestycji żadnych podziałów politycznych. Wszyscy, którzy po drodze byli w nią zaangażowani, wywiązali się moim zdaniem za piątkę i dzisiaj wypada tylko się z niej cieszyć. Dziękuję wszystkim samorządowcom, politykom z terenu powiatu mieleckiego i z tej okolicy, że tak potrafili skutecznie działać i wpływać na decyzje. Ja dziękuję panu marszałkowi za zaproszenie, za możliwość otwarcia tej pięknej drogi. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy rzeczywiście przyczynili się do powstania tej inwestycji. Tutaj panu marszałkowi Ortylowi, panu marszałkowi Deptule, który już nie żyje, ale wspierał tą inwestycję. Moim kolegom radnym z ubiegłej kadencji, panu Nowakowskiemu, panu Kapinosowi, a szczególnie tutaj panu wicemarszałkowi Cholewińskiemu, który podejmował decyzję w zasadzie. Mamy oto dzisiaj obwodnicę, ale muszę pamiętać o kolejnych wyzwaniach, które stoją przed nami. Pamiętajmy o tym, że Mielec pozostaje w tej chwili największym eksporterem w województwie, wyprzedzając między innymi stolicę województwa Rzeszów, ale jednocześnie nie tylko miasto, ale cały powiat mielecki pozostaje bez dostępu do drogi krajowej. Przy tej okazji chciałem podziękować przede wszystkim wszystkim władzom państwowym, samorządowym za bardzo dobrą współpracę, tak w zakresie merytorycznym, jak i w zakresie finansowym, bo to też ważne, taka inwestycja bez sprawnego finansowania by się nie odbyła, a naprawdę...